No teraz weszła taka trochę pretensja we mnie, ale to jest, nie wiem do kogo mam mieć pretensję o to. Na pewno jest taka osoba na świecie, a jeśli nie, to we wszechświecie na stówę jest ktoś, kto powinien ponieść konsekwencje za to, ale ja nie powinienem tego wszystkiego przeżyć. Ja na to nie zasłużyłem, nie? Tak uważam. A naprawdę chcesz, żeby Bartek do ciebie mówić? Jasne. Tak? Dobra. No a jak? Dobra. Przecież jestem Bartkiem. No tak. Na pewno chcesz, żeby mówić do ciebie Ania? Na pewno. No pewnie, no i wszystko. Myślę, że w moim wyglądzie jedyne, co mnie zdradza, to jest często albo mój głos, jak zaczynam z kimś rozmawiać, albo po prostu gdzieś jakaś wypukłość na koszulce. A ciuchy sobie muszę dobierać tak, żeby te wypukłości po prostu pozasłaniać. Okay. Tylko wiesz, żeby stwierdzić to, że czujesz się kimś innym niż jesteś, no to ja na przykład potrzebowałem na to 24 lata, nie? Teraz jak patrzę na przestrzeni czasu, no to wiem, że od dzieciństwa wiem o tym, że byłem chłopakiem. Nigdy nie interesowały mnie zabawy z dziewczynami, zawsze grałem w piłkę, zawsze miałem kolegów, podglądałem dziewczyny w łazience, jak byłem mały. No przecież każdy to robił. Miałem epizody z narkotykami już od najmłodszych lat dzieciństwa. Cały czas uciekałem z domu. Co ci mogę powiedzieć? Nie wiem, co konkretnie powiedzieć o swoim dzieciństwie tak właściwie. Całe owiane jakimś strachem i grozą. Najeździłem się po ośrodkach wychowawczych. Dużo nienawiści, smutku, strachu. Wzruszam się. Nie zasłużyłem na to, no. Nie zasłużyłem na to, żeby musieć tak patrzeć w to lustro. Ja żyłem w samotności przez ostatnie 22 lata. Do momentu, w którym nie stanąłem po prostu na świecie i nie powiedziałem: jestem Bartek, taka osoba jak Justyna nie istnieje. Nie ma żadnej Justyny. Oczywiście w głowie mam zapisane to, że jest, nie? I uwierz mi, osoby transpłciowe przeżywają, kurwa, straszne rzeczy. Naprawdę. Ja też widzę, że jak gdyby, nie wiem, czy tak to potraktować, ale autoagresję, tak? Jasne, masa. Nogi mam pocięte, ręce mam pocięte. No, mam pocięte ręce bardzo, widzisz to. Wiele prób samobójczych. Chcę wszędzie problemy jakieś napisane. Nogi mam pocięte. A czym się ciąłeś? Żyletką, nożem, skalpelem. Krew jak wydobywała się z mojej skóry, to zawsze czułem się spokojniejszy. Jakby... Ja siebie karałem, nie? Karałem siebie za, wiesz, za to, że za opinię innych ludzi się karałem. Karałem siebie za to, że nie wiem, że coś mi nie wyszło. To też o to chodzi, prawda? Ta frustracja, gdzie nie może człowiek być sobą, prawda? Nie możesz realizować się, nie możesz istnieć tak naprawdę w pewnym sensie, prawda? Ja mogę powiedzieć, że ja miałam szczęśliwe życie i udane, ale z drugiej strony nieszczęśliwe i nieudane, prawda? Bo było mnie dwoje. I ta druga osoba nie miała życia. Tak jak druga osoba w tobie. I tą pierwszą chcę zniszczyć często, prawda? To prawda. Boli mnie ząb od paru dni. Wiesz? Nie pójdę do lekarza. No bo mam w dowodzie napisane, że jestem pani. Ja miałem jeszcze niedawno taki moment w ogóle w domu, że miałem pozasłaniane wszystkie lustra. Żeby nie widzieć się. Żeby się nie widzieć, no. Teraz mam tak, że się ubieram z zamkniętymi oczami. Mój widok w lustrze to jest... Ja nie mogę tego robić, bo mi się normalnie... Ja mam ochotę się zabić. Ja czasami, jak już mam taki moment, że ciężko mi znaleźć koszulkę, w której się dobrze czuję, to ja, Rafał, normalnie wpada mi do głowy aż taka myśl, żeby normalnie wziąć nóż i powycinać, kurwa, te pagórki, nie? Żeby to normalnie zrobić w domu. Żeby to po prostu się tego pozbyć. Wiesz, ja to po prostu czułem w swoim sercu i w swoim mózgu, nie?
Nigdy nie pasowało mi. Jak ja mogłem pójść z mamą kupić stanik do sklepu? No przecież to jest nienormalne. Wiesz, o co chodzi? Mi się to nie mieści w głowie. Męskość była we mnie. Wiesz, ta świadomość tego, że nie jest moim ciałem to, które noszę. Ja się bałem przychodzić do szkoły. Moi nauczyciele nie reagowali nigdy na takie rzeczy. Ja zawsze siedziałem w ostatniej ławce, napierdalali mnie gdzieś tam papierkami. No na przykład spuszczali mi głowę w kiblu. Znalazłem kiedyś gówno w plecaku. Targali mi książki, zeszyty. Moja mama musiała za to płacić. W gimnazjum mnie poniżali strasznie. Strasznie mnie poniżali w gimnazjum, kurwa. Spuszczali mi łeb w kiblu. No i wtedy się zaczęły najgorsze problemy ze mną, nie? W szkole mnie napierdalali, w domu nikt mnie nie słuchał. Ja wiedziałem, że mnie cały świat nie rozumie. I być może właśnie dlatego, że nigdy nie miałem odwagi powiedzieć o tym, jak się czuję, nie? Nigdy nie czułem się rozumiany w domu. Najpierw zacząłem się ciąć. Wiesz, cały czas źle się odzywałem do rodziny. Nie chodziłem do szkoły. Nie chciałem się uczyć. Słuchałem wulgarnej muzyki, bo słuchałem rapu. Małe dziecko, nie? Uciekałem z domu, nie wiem, czy to mówiłem już. Paliłem zioło. Wiesz, paliłem fajki, kradłem pieniądze. Więc ja myślę, że to wszystko to jest w ogóle jedno wielkie pierdolnięcie. Ja się mojej mamie wcale nie dziwię, nie? I powiem ci, wręcz jestem jej kurwa wdzięczny po prostu za to, że mnie oddała do tego ośrodka. Pierwszego, drugiego, trzeciego i każdego. Może też mam taki dystans do swoich rodziców właśnie dlatego, że o, jedyna córka, wiesz o co chodzi. Moja mama zawsze myślała, że będzie mi kupować lalki Barbie i mnie ubierać w różowe sukienki. A wygląda to całkiem inaczej, nie? No, moja mama zawsze chciała mieć córkę. I zawsze, wiesz, było jakieś tam, nie ubieraj się jak chłopak, wyglądasz jak facet. Po co ty to robisz? I wiesz, jakieś takie... Ciekawe w ogóle, co moja mama o tym myśli. Mi się wydaje, że ona nie ma odwagi o tym rozmawiać w ogóle. I nie chce mama rozmawiać o tym, bo mówisz, że powiedziałeś jej, że ona jakby nie przyjęła tego w końcu do wiadomości, tak? Czy akceptacji. Chciałbyś z nią porozmawiać o tym głębiej, tak? Chciałabym, jasne. Ja w ogóle chciałbym, żeby moja mama mnie zaakceptowała przede wszystkim. Nawet nie chodzi, wiesz, żeby mnie zaakceptować, ona musiałaby ze mną porozmawiać, nie? No ja zdaję sobie sprawę z tego, że to może być dla niej bardzo trudne, nie? Ale mamo, usiądź, przytulić się do mamy, wiesz, chcę ci opowiedzieć, co czuję. Tylko, co że myślę. Ja nie mam z mamą takiej relacji, wiesz? Mnie w domu nie ma od 13 roku życia. A co się z tobą działo przez ten czas? No jeździłem po ośrodkach wychowawczych. Bo? Bo brałem narkotyki. Bo nie chodziłem do szkoły, bo mnie wszyscy wyzywali. Moja mama mi zawsze mówiła, tylko nie przejmuj się. A potem chodziła na wywiadówki i się za mnie wstydziła. Bo się ze wszystkimi biłem. Mi się wydaje, że ona mnie nie kocha w ogóle. Myślę, że trudno to ci ocenić. To, żeby matka nie kochała własnego dziecka, to jest rzadka sytuacja. Myślę, że... Może dziecko kocha, ale nie kocha Bartka. No właśnie, więc nie akceptuje twojej postaci obecnie. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby przyjechać do domu i zacząć normalnie funkcjonować, wiesz? Ja nie mogę pojechać na święta do domu. A ty tęsknisz za rodzicami? Strasznie. Jestem wiazdą na życie.
pojechałem do ośrodka pod Warszawą, tutaj, do Piaseczna, do sióstr zakonnych. Straszne rzeczy się tam działy. Tak mi się wydaje, że najgorsze dla osoby transpłciowej, która jest w ośrodku, jest to, że skoro w dokumentach masz napisane Justyna, no to znaczy, że śpisz w pokoju z Kasią i z Zosią, nie? A nie, wiesz, z Darkiem i z Konradem. Zakonnica w tym ośrodku bardzo wykorzystywała po prostu swoją władzę. Wieczorami one sobie siadały na takim krzesełku, każde dziecko podchodziło, musiało pocałować tą zakonnicę w pierścień, ona miała taki pierścień na ręce, i dopóki i uklęknąć przed nią, i dopóki ona ci nie powiedziała, Bóg cię kocha i ja też, i nie pocałowała cię w czoło, to tak sobie po prostu siedziałeś przed nią. Klęczałeś? Klęczałeś. Jak się czułeś, klęcząc przed zakonnicą? Strasznie. Czułem się poniżony. A jak się miałem czuć? Dlaczego ona mnie nie broni? Wiesz, u mamy się powinno znaleźć taki... W ogóle dom rodziny powinien być taką ostoją, gdzie przyjeżdżasz i czeka ciebie właśnie to ciepło, ten ogrom miłości, który ktoś ma ci wylać. Wiesz, super, że jak przyjeżdżam do domu, to mama ma ochotę założyć mi czystą pościel, nie? Tylko dlaczego nie mogę żyć tak, jakbym chciał? Ja mogę żyć tak, jak chcę, jak jej nie ma blisko. Co ty myślisz, że moja mama wie, co u mnie słychać? Że się tym interesuje. Może się martwi, na pewno się martwi, jestem jej dzieckiem. Nigdy do mnie nie dzwoni. Dzwoni do mnie tylko jak przyjdzie pismo z sądu. Może twoja mama się boi? A może się odzwyczaiła od kontaktu ze mną? Wiesz, jak ja byłam w ośrodku, to ona miała prawo do mnie dzwonić raz w tygodniu, nie? Dobijała się po 40 minut, bo 30 lasek siedziało, wiesz, w środku jeden telefon. Dobijała się po 40 minut na ten telefon i rozmawiała ze mną raz w tygodniu. Nie o tym, być może o tym, jak się czuję, a ja o tym nie mówiłam. Też nigdy nie wiedziałem, że z mamą można tak rozmawiać. To ja widzę, że mama cię kocha, tylko mama cię nie rozumie i nie umie po prostu zaakceptować cię. Wiesz co, mi się wydaje, że ona byłaby w stanie to zrobić, gdybym ja też zebrał w sobie taką odwagę, żeby z nią porozmawiać. Żeby z nią porozmawiać, nie? Mhm. Tylko ja na przykład mam też tak, że ja z tobą się boję jechać do domu, bo ja się strasznie boję mojego taty, nie? Strasznie się boję, wiesz, tego niesmaku na twarzy, tego takiego... Mój ojciec cały czas ogląda TVP1 i myśli, że Kaczyński jest Bogiem, wiesz, o co chodzi? A może ona też się boi twojego taty? Ja ostatnio rozmawiałem z mamą przez telefon i wiesz, i ona już dostała raz ode mnie komunikat, że wiesz, że jestem osobą transpłciową. Nie dotarł ten komunikat do niej jasno. Ostatnio przeprowadziłem z nią drugą rozmowę na ten temat. Dotarło na jeden telefon, no ale dalej jest Justyna, nie? Jestem bardzo wdzięczny moim rodzicom, mimo wszystko. Prawda jest taka, że gdyby moja mama nie zamknęła mnie w ośrodku, mógłbym teraz leżeć 5 metrów pod ziemią i nawet byś nie wiedział, że taka osoba istniała. Moja mama zrobiła wiele radykalnych kroków. Ale wiem, że w dobrej wierze. Mam blizny do teraz, możesz się przyjrzeć. To jest ta blizna. Zaraz obok jest druga. Mhm. Tutaj już nie widać. A widać. Tu. Ale nie wiedziałem jeszcze wtedy, że żeby się zabić, trzeba wzdłuż. Czyli przeciąłeś się czym? Żyletką. Jak miałeś 13 lat? Tak. I kto cię uratował? No moja mama, ona zawsze była taką osobą, która patrzyła na wszystko, to jest straszne. Mi jest tak źle mówić o tym, po prostu wstyd mi, nie? Moja mama tyle razy, wiesz, biegała upierdolona od krwi po domu, że
kurwa, jak ona sobie poradziła z tym. Wiesz, bo to jeszcze jest całkiem inaczej, kiedy to by było tak, że ja jestem zwykłym przechodniem, który ma, kurwa, nie wiem, nawyk skręcania sobie kostki w czwartki o 15, nie? I ona by zawsze w czwartki o 15 mi pomagała, ale ja jestem, kurwa, jej dzieckiem, które z nią mieszkało, nie? I ona na to musiała patrzeć. Złamałem jej serce na pewno nie raz. Straszne to jest uczucie, kiedy ranisz drugiego człowieka, który cię kocha. Ale nie wiem, czy kiedykolwiek, wiesz, będę w stanie zbudować taką relację z moją rodziną, której ja bym chciał, nie? Ja bym bardzo chciał, żeby oni mnie zaakceptowali takiego, jakim jestem. Że wiesz, że wrócę do domu, nikt nie powie, o, ale se zrobiłeś tatuaż na ryju, czy wiesz, czy jakieś pretensje. No bo ja jestem cały wydzierany, nie? Moi rodzice nie widzieli mnie, a widzieli mnie tylko z tym tatuażem jednym. Jakby mnie zobaczyli, wiesz, bez spodni i bez bluzy, no to by się przerazili. Przecież na pewno by była awantura. No stówę. Ja nie wiem, gdybym już się zmusiła do jakichś rad, to bym powiedziała przede wszystkim, jakimś cudem się z tą mamą dogadaj, bo to cię boli. To cię gniecie. Jestem przekonana, że twoja mama jest na to otwarta, tylko twoja mama się boi i nie rozumie. Ona ma w sobie lęk i niezrozumienie. Obie te rzeczy może można jakoś, nie wiem jak, przebić, wiesz, żeby... To jest ważne, wiesz, żebyś odreagował tą mamę, wiesz, żebyś nie ma... Dziś powiedziałeś, że nawet masz wrażenie, że ona cię nie kocha i myślę, że tu się bardzo mylisz. I jakbyś poczuł, że ona cię zawsze kochała i dalej cię kocha, to nawet gdyby tam nie było tego ojca, to jest niezwykle ważne w budowaniu takiego mocnego oparcia, które w sobie byś powinieneś znaleźć, w sobie, nie w innych ludziach, w sobie, ale potrzebne jest do tego poczucie, że byłem kochany. Chyba bym musiał pojechać z takim pierdolnięciem, żeby zaprosić wszystkich do domu i ich poinformować o tym, że słuchajcie, wasza siostra wcale nie jest waszą siostrą, nigdy waszą siostrą nie była. Wiem, że zrobiłem wam... No to są takie rzeczy, ja do nich nigdy chyba nie powiedziałem tego, tak wiesz... Nazwijmy to z czystym życiem, no bo teraz, kiedy jestem już, wiesz, sobą i od mojego życia odeszły narkotyki, odszedł od niego alkohol i wiesz, i żyję sobie normalnie, funkcjonuję, mam pracę, wiesz, mam psa, prowadzę dom, wiem, co to znaczy, wiesz, umyć podłogę albo umyć po sobie talerz, bo jeśli nie zrobię tego teraz, nie zrobię tego od razu, to położę następny talerz i następny, a potem dopiero będzie, kurwa, zmywanie, nie? To dopiero teraz, w momencie, kiedy jestem świadomy i wychodzę na prostą, to teraz jest największy, najlepszy i najbardziej odpowiedni moment, żeby powiedzieć im szczerze, że naprawdę jest mi przykro za to, co się stało w naszym życiu wspólnym, nie? Bo mi jest naprawdę, Rafał, przykro, nie? Naprawdę jest mi, kurwa, przykro, że wiesz, że to ja jestem tą osobą w domu, która się wychowała, wiesz? Ja się wychowałem, kurwa, wśród wydzieranych kolesi w ośrodku wychowawczym, nie? W ośrodku wychowawczym mnie uczono zasad dobrego wychowania. Ja się niedawno nauczyłem jeść nożem i widelcem. Kroić. Obsługiwać widelec lewą ręką. Ja bardzo bym chciał, żeby ludzie wiedzieli o tym, że ja nie jestem po prostu pierdolnięty, no nie wiem, jak to inaczej nazwać. Chciałbym, żeby ludzie wiedzieli, że tacy ludzie jak ja istnieją, chodzą po tym świecie, to może być sprzedawczyni w sklepie, może to być pani, która podaje tobie buty w sklepie z Nike, bo przyszedłeś sobie kupić nowe, bo nagle zapragnąłeś biegać. Może to być twoja nauczycielka, może to być gościu, który chodzi po śmietnikach i grzebie, to może być każdy. Natomiast dobrze jak gdyby mieć to w głowie, jako cel pracy nad samym sobą. Że po prostu to, co
że czuję, że ja, we mnie jest wartość. Ja sama dla siebie, czy sam dla siebie jesteś wartością. I to, że ktoś tam szczeka, sorry, no. On ma problem, nie ty. Naprawdę wierzysz w to moje szczęście? Mhm. Tylko tyle. Naprawdę. To nie, ja tu nic nie kłamałam, bo w ogóle nie mam, wiesz, żadnego interesu, żeby cokolwiek z tobą pogrywać. Dasz radę. Tak myślę. Tylko jak przyjdzie taka zła chwila, to musisz to przetrwać konstruktywnie. No jak to zrobić? To jest trudne na pewno, prawda? Ale szukaj oparcia w bliskich, w tych, w których możesz je znaleźć. Na pewno to co przeżyłem, dało mi siłę, którą mam w sobie teraz, ale jeśli będą to oglądać osoby, które są trans, jeszcze o tym nie wiedzą, to bądźcie spokojni, bo wszystko z wami ok. Tyle. Że jestem tutaj teraz i mam odwagę o tym mówić i wiesz, i powiedzieć całemu światu, tak, jestem osobą transpłciową i kurwa, mimo to, że często się tego wstydzę, to po prostu jestem i mam ochotę być. Mam ochotę być sobą. Dla mnie to jest ogromny progres, że tu jestem.